Cześć, witam. To jest prywatny list. W związku z tym nie będzie dostępny publicznie. I w związku z tym nie mam możliwości przekazania go, ponieważ no nie ma po prostu takich mechanizmów, które by potrafiły taką treść przekazać poprzez wszystkie bariery, wszystkie granice i wszystkie cenzury. To jest list do państwa woźniaków w Anglii, Wielkiej Brytanii. Czyli jak list w butelce. Rzuconej w Bałtyku, może do nich dopłynie. Ciekaw jestem, co u was słychać i jak się czujecie, bo tutaj jak gdyby pokolenie, nasze pokolenie nie ma się za dobrze, więc w związku z tym pewnie u was też nie jest to zbyt różowo. W każdym razie współczuję. Dzwonię w sprawie takiej przykrej sytuacji, w którą uwierzyłem w związku z informacją, której się dowiedziałem, być może miałem, a być może ta informacja jest nieprawdziwa, ale takie sobie pogłoski schodzą, że na Ziemi podział kapitałów jest mniej więcej taki, że 85 ludzi na całej planecie ma połowę wszystkich dóbr w sensie finansowym. Włada nimi. No i to jak gdyby rysuje kształt struktury społeczności ogólnoludzkiej. Ja jestem w tej zawsze niższej połówce, czyli jestem, można powiedzieć, myszką w zabawie kotka z myszką albo jedzonkiem po prostu, czyli tym, kto zostanie wchłonięty przez tych, którzy posiadają tyle, ile, żeby jak gdyby nie czuć się zagrożeni finansowo czy zadłużeni. Oczywiście robię co mogę, żeby spowolnić to zjadanie. Gdyby, tak jak mysz ucieka, to tak każdy ucieka przed tym, żeby zostać zjedzonym, więc w związku z tym jak antylopa przed lwem. No i tak tylko zastanawiam się, czy chyba nie. Chyba to nie ma żadnego wpływu. Żadne względy, ani rodzinne, ani przyjaźnie, ani miłości. Ale tak pro forma, ponieważ jakoś tak jest taka możliwość, czy taka no jakaś taka fluktuacja jest możliwa, więc w związku z tym okazuje się, że otrzymałem taki list potwierdzony personalnie, osobiście potwierdzony przez osobę, która wynajmuje mi tutaj to mieszkanie, z którego kiedyś Darek mnie przywiózł. Tej osoby tutaj z Łodzi do Wrocławia mnie zawiózł razem z zegarem i osiedli u mnie we Wrocławiu. No i tak w tym osiedleniu swoim we Wrocławiu byłem przez tą osobę, którą mnie przekazał. No jak gdyby pod opieką jej byłem
przenoszony z miejsca na miejsce. No tak, żeby to jakby było najbardziej logiczne i najbardziej najmniejsze straty przynosiło i najbardziej najrozsądniejsze po prostu było z tego finansowego punktu widzenia, a jednocześnie nie najgorsze z powodów zdrowotnych, żywnościowych, nie żywnościowych, życiowych, o, życiowych. No, ale właśnie tylko ostatnio, ponieważ skończyłem 49 lat, czyli teraz mam 50. zimę. Otrzymałem taką informację, że muszę się wyprowadzić po prostu z tego miejsca, w którym w tej chwili mieszkam. No, natomiast zostałem poinformowany, że zalegam z opłatami, czy zadłużony jestem na 12 tysięcy. No i tak właśnie zastanawiam się, czy jest jakakolwiek możliwość wykupienia mnie jako, może nie po starej znajomości, ale ze względów rodzinnych i sympatii wielkiej. Powiedziałeś kiedyś, Darku, że jestem sam i muszę się pilnować. No i wiem o tym, tylko tyle, że gdyby to, że jestem sam, to nie daje mi żadnych szans, bo po prostu samotnym wojownikom w twarde dupy dwa keczupy, jak to mówią. Więc w związku z tym jestem bez szans, ale jak gdyby muszę zrobić wszystko, no, pomacać po każdej ewentualności. Tak się zwracam z tym listem w związku z tym, że szukam jakiejś możliwości, a możliwości mam niewiele, ponieważ czasu zostało raptem 10 czy 15 dni do eksmisji. Nie mogę się wydostać z mieszkania, ponieważ winda jest wyłączona, więc w związku z tym nie wyjadę do banku, żeby pożyczyć te pieniądze na jakikolwiek okres, w związku z tym, że mam jeszcze dochody w postaci renty, która mnie lokuje w tej gorszej połówce społeczeństwa. No i mogę się tylko miotać po pomieszczeniu i przed wszelkimi mediami w tym pomieszczeniu, czyli przed komputerem, przed telewizorem, ale i jeszcze przed telefonem. No właśnie tak w tej chwili korzystam z takiej ewentualności, nie tylko z ewentualności, co gdyby z zapisu tylko, bo na pewno jestem przekonany, że nie uda się przekazać tej informacji tak daleko, ale tym osobom może kiedyś w jako tak zwane X-Files, czyli stare zbiory ukryte i przechowane przez 50 lat. No tylko tyle, że nie wiadomo, czy wtedy po 50 latach jeszcze będzie komu je przekazać. Więc w związku z tym pewnie taka sama praca jak to pudełko zdjęć starych, które trzymam i nie oglądam ze wszystkich starych czasów i stron, tylko jako przypominacz pamięci tego całego życia, które przeżyłem. I właśnie tak, tylko tyle, że teraz jak gdyby zapytaniem się kieruję, czy jest jakaś rozsądna droga. No chyba żadnej nie ma. Z tym po prostu tak jak kiedyś powiedziałeś, że żadnych gwałtownych ruchów. Tak chyba właśnie będę robił, tak jak przez cały ten czas. Dzięki temu twojemu zdaniu, Darku, no, przeegzystowałem, nie wykonując żadnych gwałtownych ruchów. Gdyby pozwalając się przemieszczać w te najbardziej rozsądne miejsca, w których mogłem się znaleźć. Mam nadzieję, że te kolejne będą tak samo udane i tak samo dobre, jak te do dzisiaj. No, dziękuję za uwagę, pozdrawiam was wszystkich, czyli Darka, Radka, Jolę,
i waszego syna i wnuka. Oraz oczywiście Hanie, jeżeli to kiedykolwiek też się czy Ninę, czy jej córkę, czy się to kiedykolwiek do nich trafi. Chyba najłatwiej byłoby to przekazać pani Ninie Traigiel, jak to się teraz nazywa, tylko tyle, bo ona jest jakby lekarzem i wie, no wie, jakie jest życie, wie, że może po prostu umierają, więc nie ma tutaj żadnych złudzeń ani żadnych nadziei, że to już niedługo. Niedługo, bo jak gdyby jestem niewypłacalny. O, niby tam ma majątek podobno, ale taki majątek moralnie związany, bo mam żonę i w związku z tym pół majątku, w związku z opieką intensywną nade mną przez ostatnie 15 lat, to pół majątku się niewątpliwie jej należy, skoro nawet po jednym roku przy pierwszej żonie należało się jej pół mieszkania mojego ojca, no to w tym momencie drugiej żonie na pewno się należy też pół majątku co najmniej. No bo jak gdyby mam taką wizję, że będę żył nadal, nie wiadomo jak się zachowa moja żona w tym wieku, bo tak bardzo jest zmęczona tą opieką nade mną, że nie wiem, czy gdzieś nie będę musiał tej swojej połowy gdzieś ulokować, żeby jeszcze poegzystować trochę. Tak to moje myśli krążą w tej chwili. Dzięki.